Świat się sypie, zobacz jak nasz świat upada. Już wieki temu zachwiana równowaga, teraz sen zapada. To koszmar niestety, w którym biegnie do przepaści iluzorycznej mety. Każdy ma bilet, bo ten rejs jest darmowy. Wyścig bez finału, wyścig atomowy. Niezdrowy pęd do kasy, tym zapychają głowy. American Dream wcale nie tak kolorowy. Pod buty mieć miliony, marzenie naszej władzy. Wygra ten, kto ma kasę. Zajrzyj tylko do sondaży, myślisz, że są prawdziwe? Że to jest właśnie real, lepiej popytaj znajomych. Zacznij myślenie od zera. Afera za aferą, tylko mydlą nam oczy. W TV walka o krzyże, a że VAT nam podskoczy, o tym nie usłyszysz. A jak już to po fakcie, róbcie dalej wodę z mózgu. Moje gratulacje, za kilka lat wszędzie będzie Korea. Puste lalki na ulicach pod władzami Hitlera. Marionetki kierowane medialnymi sznurkami. Nawet nieświadomi tego, że są sterowani. Tylko teraz nie jest łatwo w pojedynkę władać światem. Trzeba stworzyć grupę ludzi zaufanych, a za kratę posłać tych, co głośno krzyczą, jak naprawdę świat wygląda. Nasza cywilizacyjna podróż dobiega już końca. Zjednoczone państwa, Unie, wspólne waluty, obwody. Przecież to jest oczywiste, przecież dala widać problem. Świat do Babilonu wraca, chcesz dowodów, to proszę. Wspólny język i waluta, wszędzie praca za grosze. Jedno państwo, wspólna rada, jedno prawo i władza. Zamiast dążyć do pokoju, do agresji doprowadza. Liban, Grecja, Brazylia, Chorwacja, Jemen, mało oni wyszli na ulicę. Ile czasu nam zostało, jeszcze tylko krok i przepaść. Solidarnie zaczną wszyscy spadać na ryj, więc przygotuj się mentalnie. Pamiętasz historii? Cesarstwo rzymskie, człowiek Cezar myślał, że ma wszystko, myślał, że jest Bogiem i nie wyszło jak zawsze. Może dam kolejny przykład. Wieki temu w Egipcie taka sama bańka prysła, posypały się marzenia o jednej wspólnej władzy, bo jak pięknie by nie mówił, człowiek dąży do garzy, do koryta jak te świnie, bo papy zawsze mało, co się stało z honorem, tak to zawsze wyglądało, bo egoist jest człowieku tak zakorzeniony jak esperal, wszyty w dupę, nie do wydrapania. Pomyśl, ile już próbowało monarchią władać światem, ale czas raz po raz okazywał się być katem. Komuna nie wyszło, teraz pseudodemokracja, średnio co 20 lat nowa restrukturyzacja. Skoro demos niby rządzi, to dlaczego ja nie rządzę? Czemu władza tego kraju kradnie moje pieniądze? Czemu władza tego świata robi ze mnie debila? Gówno w prasie, gówno w TV, gówno głównym zasila. Gówno czas nam umila, chcą mnie wyrwać z cywila. Żebym walczył o państwo, żebym szeregi zasilał. We mnie nie znajdą pupila, ja w ten świat już nie wierzę. Więcej obudy w powietrzu niż CO. W atmosferze na papierze wypisują, podpisują pelikanem. Tylko podpis jest prawdziwy, wszystko wyżej zakłamany. Choć najlepiej jest teraz przestać myśleć, co się stanie. Ja nie poddam się, człowieku, moja pora na czuwanie. Wielkie korporacje kładą nam pod nogi tory, z których ciężko jest zboczyć, pokazują kolory. Mówią, który jest okej, który to nasz ulubiony, ale każdy z nich jest szary, tylko chemią zabarwiony. To pozory, wolność słowa, podejmowane decyzje. Większość ludzi z przekonaniem mówi, jest fantastycznie, tyle mogę, jestem wolny, czuję się tak wspaniale, ale przecież jest komuna. Tylko na większą skalę z tą różnicą, że nie mówią nam, czego nie możemy, ale kontrolują to, co kupujemy i co jemy. Czym chodzimy, co widzimy, co słyszymy i czytamy, kreujemy własne zdania, chociaż takiego nie mamy i nie znamy innej prawdy niż ta na tacy podana. Trzeba otworzyć oczy, walka nie jest przegrana. Jeszcze mamy czas, ale jest go coraz mniej. Nigdy nie przyjmuj postawy, że wygodny jest wiedzieć mniej. Ta. Dąż do wiedzy, człowieku. Now, there is a whole, an entire generation that never knew anything that didn't come out of this tube. This tube is the gospel, the ultimate revelation. This tube can make or break presidents, popes, prime ministers. This tube is the most awesome goddamn force in the whole godless world. And woe is us if it ever falls into the hands of the wrong people. And when the 12th largest company in the world controls the most awesome goddamn propaganda force in the whole godless world, who knows what shit will be peddled for truth on this network. So you listen to me. Listen to me. Television is not the truth. Television is a goddamn amusement park. Television is a circus, a carnival, a traveling troupe of acrobats, storytellers, dancers, singers, jugglers, sideshow freaks, lion tamers, and football players. We're in the boredom-killing business.
if you want the truth, go to God. Go to your guru. Go to yourself. Because that's the only place you're ever going to find any real truth. Well, you're never going to get any truth from us. We'll tell you anything you want to hear. We lie like hell. We'll tell you that Kojak always gets the killer and that nobody ever gets cancer in Archie Bunker's house. And no matter how much trouble the hero is in, don't worry, just look at your watch. At the end of the hour, he's going to win. We'll tell you any shit you want to hear. We deal in illusions, man. None of it is true. But you sit there day after day, night after night, all ages, colors, creed. We're all you know. You're beginning to believe the illusions we're spinning here. You're beginning to think that the tube is reality and that your own lives are unreal. You do whatever the tube tells you. You dress like a tube. You ate like a tube. You raise your children like a tube. You even think like a tube. This is mass madness, you maniacs. In God's name, you people are the real thing. We are the illusion. So turn off your television sets. Turn them off now. Turn them off right now. Turn them off and leave them off. Turn them off right in the middle of the sentence I'm speaking to you now.